Witajcie. W dzisiejszym tutorialu chciałbym przedstawić Wam sposób działania edytora poziomów. Oraz system powiadomień o dostępnych aktualizacjach do pobrania. Więc zacznijmy od edytora poziomów. Najpierw potrzebujemy mieć przycisk Texture Button najlepiej i jako teksturę normal ustawić teksturę kafelka. Oczywiście przycisk musi być połączony z sygnałem Pressed. No i w tej funkcji musi być Node równa się preload wybrany kafelek. I zasadniczo to tyle. Więc przejdźmy teraz do funkcji proces nawiasie delta. I tak, jeśli tryb to jest edit, wtedy pozycja node po prostu bierze pozycję myszki i robi ten snapping, co ustaloną wartość. Wartości są zmiennymi, dlatego że w ustawieniach edytora już je można zmienić. I to jest line edit połączone z sygnałem text change, coś takiego. W tym momencie dogrywam komentarz do nagrania wideo i ciężko mi jest powiedzieć, ale to jest mniej więcej coś takiego. W momencie, kiedy sygnał zostanie, że tak powiem, wywołany, to wartość X zmieni się na tekst tego line edit, który musi być numerem. Więc tak, żeby programować poziom, potrzebujemy text edit. Żeby podświetlać w składnie w text edit, funkcji, dajmy na to ready, muszą być ustawione text edit.add keyword color. Tak. Taki przykładik. I w argumencie do tej funkcji wpisujecie jako string text, pop, przecinek i color. I dajmy na to, że w tym momencie chcemy stworzyć kolizję i ją zaprogramować. No, może nie taką kolizję, która będzie po prostu zatrzymywać gracza, że tak powiem. Coś na bazie area 2D i collision shape 2D. Więc to użytkownik, chcąc to zrobić, musi dodać tę kolizję z menu i po prostu ją zaprogramować. No i zakładając, że nasz level już jest gotowy, odpalamy opcję zapisu, wybieramy nazwę. Po wpisaniu nazwy klikamy zapisz. I w tym momencie co się dzieje? W tym momencie Godot pakuje Node Editors Scene wraz z wszystkimi jego dziećmi i zapisuje to jako scenę, ale przed zapisem dodaje jeszcze skrypt, który stworzyliśmy. On doda ten skrypt tylko wtedy, jeśli będzie istniał, więc
Skrypt, chcąc nie chcąc, musi być zapisywany w czasie rzeczywistym. Więc załóżmy, że już jesteśmy w menu gry. Wybraliśmy postać. Jak teraz załadować nasz poziom? Mianowicie w menu wyboru poziomów jest po całej prawej stronie okna gry rozciągnięty przycisk z taką strzałką. Trzeba go nacisnąć. Pojawi się wtedy pop-up z listą znalezionych przez grę poziomów. Po kliknięciu poziom się ładuje. I teraz parę jeszcze ważnych uwag. Może jedna się znajdzie. Do tego edytora poziomów. Mianowicie jest on dostępny tylko na komputerze, dlatego że na komputerze wygodnie się tworzy poziomy. No, kto by chciał tworzyć poziomy na małym jakimś telefonie? To by było masakrycznie niewygodne. Więc edytor poziomów i możliwość wybrania poziomów są na Androidzie po prostu wyłączone, także w ogóle przycisk w menu głównym jest ustawiony na disabled, a tamten drugi się w ogóle nie wyświetla. I to się dzieje automatycznie, bo jeśli kod wykryje, że zostanie uruchomiony na Androidzie, to robi takie rzeczy. To znacząco ułatwia przecież proces portowania gry. Jak jesteśmy już w menu głównym gry, w momencie jego załadowania się wyświetlił się pop-up, że jest dostępna aktualizacja. Pytanie tylko, jak to się w ogóle stało? Ano, stało się tak, że Godot w momencie uruchomienia menu głównego gry sprawdza, czy na serwerze istnieje plik o danej nazwie. I na przykład, jeśli będzie istniał plik o nazwie 1.txt w określonej ścieżce na serwerze, wyświetli się pop-up, że jest dostępna aktualizacja. W przeciwnym wypadku, jeśli tego pliku nie będzie, albo będzie jakiś błąd z połączeniem się, to nic się nie wyświetli.